A we Legiony Sława i Chwała, z tej strony Młoteczka, na Waszych ekranach kolejne Nie śpię, bo unboxuję. I dzisiaj polecimy sobie bardzo, bardzo szybciutko, z kilku powodów. Po pierwsze przyszły dwie paczuszki, więc powinno być ekspresowo. Po drugie jest już bardzo późno, po trzecie jestem bardzo zmęczona, a po czwarte jestem bardzo ciekawa, co jest w środku. Zaczniemy sobie paczuszką od Wiktorii. Wiktorii M z Wrączycy Wielkiej. Mam nadzieję, że nie przekręciłam. Wrączyca Wielka, trudna nazwa, trudne miasto. I już widzę, że coś tutaj chyba pękło w środku, niestety, bo się pojawiły plamy, a jeszcze jak absurd na tym usiadł, tak, dobrze słyszycie, absurd usiadł, mam dowody, bo zrobił to na live'ie, na live'ie u Kiny, no to już chyba całkiem nie wytrzymało, ale mam nadzieję, że jeszcze uda się coś z tego wycisnąć, jakkolwiek by to nie brzmiało w tym momencie. Tak, oczywiście koperta jest pięknie ozdobiona, Młoteczka plus Kinaczewa równa się lamy, ciężko zaprzeczyć. Dobra, lecimy. Jakby ktoś był zainteresowany tym, co mi się stało z dłońmi, to już Wam odpowiadam. Mam chore szczury, które muszę leczyć, które nie lubią tego leczenia i mnie drapią, jak je leczę. Takie, wiecie, niewdzięczne paskudy. Dobra, coś tu nadcięłam, ale tutaj jest coś dosyć właśnie blisko. Nie chciałam tego zniszczyć. Natomiast pierwsze co, to spróbuję odkryć, co tu się zniszczyło. Cukierek! Dziękuję! Mój ulubiony! Tak, bardzo lubię te cukierki takie. Dostałam laskę. Dobrze, przepraszam, że tak rzuciłam. Ale. Świeczuszka! I to pewnie ona zostawiła te ślady. Ślicznie pachnie, chyba czekoladowa. Fajna. Uwielbiam świeczuszki. Czyli nic się nie zepsuło, wszystko działa. Hurra! Lecimy dalej. Naklejki z czaszunią i z pająkiem. Kinie przykleję, jak kiedyś u mnie będzie. Dziękuję. I z mrocznym kosiarzem. Nie do końca takim mrocznym. Dziękuję ślicznie. Mam nadzieję, że się przydadzą. Gdzieś miałam tą książeczkę taką różową, to będę sobie przyklejać w tej książeczce różowej. Tak, ja ją nadal mam. I nadal mam zamiar chyba... O, całe szczęście, nieprawdziwe hajsy. Dziękuję, hajsy z Eurobiznesu bardzo się przydadzą. Uwaga, uwaga, liczymy. 100, 150, 190, 210. Pięknie. Będzie na PSA dla Kiny. Dziękuję ślicznie za hajsy. Tak jak prosiłam z Eurobiznesu. O, fajnie. Fajnie, wyślę Kinie na PS4. Mam nadzieję, że je dobrze policzyłam, bo jak źle policzyłam hajs, to będzie siara na nagraniu. No ale jestem blondynką, wszystko mi się wybaczy. Dobra. Lecimy dalej. Chyba więcej hajsów. A! Jest! Jeszcze 200! A, no dobra, ktoś jednak twierdzi, że tysiak. Dziękuję. Cukierki. Pysznie. Gumka do włosów chyba. Będzie idealnie pasować. Czasami robię sobie na głowie, tak na czubku głowy, taki mały kucyk, więc będę robiła sobie z czarną, mroczną kokardką. Ślicznie. Dobrze. Coś tu jeszcze wymacałam. Chyba więcej hajsów. Ale bogactwo, patrzcie! Jestem teraz bogata. Dobra. I jest list. I oczywiście nie wiemy, czy list może być przeczytany na nagraniu, więc zaraz będziemy cieli. Zajrzymy sobie jeszcze do środka, czy tam nic nie ma. Nic nie ma. No dobra. Jest coś takiego. Zaklejone. List. Podpisane. I fanarcik. I kolejna 100. Dziękuję. 1 000 000 hajsów. Jestem bogata. Uwaga, uwaga, fanarcik. Fanarciki to jest to, co lubię najbardziej. I oczywiście wszystkie zbieram. Tadam. Kina w komentarzach będzie oceniać, czy jestem do siebie podobna. Podpowiem, że już nie mam kwadratowych okularów. Teraz mam takie bardziej wygięte. Ale fryzura by się zgadzała. Tępy wyraz twarzy również. O, dziękuję. Uwielbiam fanarty od Was. Jeszcze raz super, super, super. Jeszcze raz super i dziękuję za fanarta. Się nie mogę wysłowić. Zrzucę to tym razem na późną porę, już nie na bycie blondynką. Także dziękuję. O, jeszcze jeden fanarcik. Fanarcik z Jestem Konią. Multipla, na kebab. Teraz, która jestem ja, która Kina? To będzie Kina, bo ma takie włosy, a ja... Dobrze, to by się wszystko zgadzało. Virginia plus Lahara Falala. Dziękuję, śliczny. Piękny. I jeszcze tutaj w tych powodziankowych ubraniach. Super. Ja tam się cieszę. Piękny fanart. Dorzucę do innych i zatrzymam na zawsze. Tak, wiem, jestem sentymentalną bułą. Dobrze, tu podejrzewam, że jest koperta zwrotna na autograf. Dziękuję ślicznie. Mam nadzieję, że nigdzie nie pokazałam adresu, tak jak na poprzednim nagraniu i nie będzie przypału. No i jest list. I tutaj sobie tniemy oczywiście. Ja przeczytam list i zobaczę, co mogę Wam wywlec, a czego nie. Jestem z powrotem. Wiktoria napisała naprawdę bardzo ładny list do mnie. Szepnęła kilka słów o sobie, nawet napisała jakiś wierszyk. Zdradzę Wam tyle, że jest ogromną fanką serii Jestem Konią. Także Wiktorio, mam nadzieję, że najbliższe Jestem Konią będzie Ci się bardzo podobało. No, ponieważ Wiktoria nie zostawiła żadnej informacji na temat tego, czy chciałaby, żebym przeczytała list na nagraniu, czy też nie, to nie będę go czytać, bo może jednak mogłoby być jej, nie wiem, niezręcznie czy coś. Także zostawiamy jak jest i lecimy z następną paczką. Następna paczka jest od Anety B z Kostrzyna. Aneta B i Wiktoria M. To prawie jak zbrodniarki jakieś. Ale dobra. Paczówka jest nieco większa i zobaczymy, co jest w środku. Coś ładnie pachnie. Podejrzewam, że to ta świeczka zapachowa, ale czymś takim słodszym pachnie, więc nie wiem, może w tej kopercie jest coś, co tak pachnie. Tym razem skalpel. I zaraz zrobię sobie krzywdę, bo wycelowałam skalpelem prosto w moją stopę. A, nie ma tak łatwo. Dobra, nożyczki. Nożyczki, nożyczki. Mam nadzieję, że nie przetnę tego, co jest w środku. Zawsze mam taki mikrolęk, że uszkodzę coś i będzie przypał. Ale zdecydowałam się na unboxingi jedną ręką. Lewą to teraz mam. A, poszło łatwiej niż myślałam. Dobra. Po pierwsze, prywata. Do tego nie czytamy, absolutnie. Dziękuję za oznaczenie. Odkładamy na bok. Po drugie, czekajcie, się zapuszczę głębiej. Coś, co ma interesujący kształt. Nożyczki? Okej, dziękuję. Od dzisiaj moje nowe nożyczki do unboxowania. Dziękuję ślicznie, przydadzą się. Ale widzicie, mały trolling tu zaszedł. Całe szczęście mam drugie nożyczki. Także dam sobie radę. Dziękuję ślicznie. Od dzisiaj moje nożyczki do unboxowania. Dobra, lecimy dalej. Jakaś książka albo kolorowanka to będzie. Okej. Burda, trendy na lato. Dziękuję ślicznie, będę szyła. Szkoła szycia. Ktoś tu widzę wyczaił, że mam maszyny do szycia i szyję czasem różne pierdołki. Teraz będę trendy. Z burdą na lato. O proszę, wykroję. Pięknie. Jeszcze trochę i będzie Project Runway. Dobrze, nie będziemy całego przeglądać. Dziękuję ślicznie za burdę. O, aż z ciekawości zobaczę. Patrzcie, aktualna. 13,99. Nie wiem, czy powinnam to pokazywać. Pięknie. Dziękuję ślicznie. Skorzystam. Obiecuję, że jak coś uszyję, to chociaż pokażę. Mamie coś uszyję. I mama będzie pozować. Założymy jej karton na głowę i... Uwaga. Touch Me Slowly. F jak fanatyzm. Chyba nie tego się spodziewałeś. Lub spodziewałaś. Kurczę, Touch Me Slowly to była dziewczynka czy chłopiec? I teraz jest wstyd. Ale wydaje mi się, że to była dziewczyna. Przepraszam, Touch Me Slowly, ja wiem, że z tym była, że nie pamiętam. Ale przynajmniej pamiętam Cię z live'ów. Dobrze, i tutaj coś jest? Tak, dobrze pamiętam, dziewczyna. Ups, dopiero teraz zobaczyłam, że kartka nie jest pusta. Sorry, nie chce mi się przepisywać, ależ nie przejmuj się, nikt się nie gniewa. Znam Twój adres, ale szanuję Twoją prywatność. PS, lol. Okładka, kółeczko, znak zapytania. Zobacz, przypadek? Nie sądzę. Pozdrawiam. Zobacz okładkę, kółeczko, znak zapytania. Nie rozumiem. Touch Me Slowly, przepraszam, jestem blondynką i nie rozumiem. Musisz mi wyjaśnić, chyba że to się wyjaśni gdzieś dalej. No dobrze. Czy coś tutaj jest? Jest coś więcej. Nie wiem, czy ja to mogę przeczytać, ale skoro tamte było oznaczone jako prywatne, to na pewno mogę sobie czytać. YouTube. 12 luty 2016. Droga Młociu, piszę do Ciebie list, ponieważ umiem. Tak wbrew reszcie. No tak, każdy pisze, że nie potrafi, a jednak listy piszą. Mam na imię Aneta, lat jeszcze 22. Prawie brzmi jak ogłoszenie matrymonialne. Z podkreśleniem na jeszcze, tak bardzo nie chcę się starzeć. Muszę Cię zmartwić. Jeżeli teraz nie chcesz się starzeć, to nawet jak będziesz się starzeć, to wciąż nie będziesz chciała się starzeć. Wiem, zaufaj mi. Robię to od kilku lat. Nie pamiętam, jak znalazłam Cię na YouTubie, ale Twoje poczucie czarnego humoru i śmiech rozświetlił mi życie. Ha, 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 ha. I zostałam do dziś. Wyłapałam u Ciebie hobby, takie jak krawiectwo, dlatego chciałabym Ci dać niezbędne rzeczy związane z krawiectwem. Tylko nie zrób sobie krzywdy. No to może być ciężkie, zwłaszcza tym katalogiem. Są to bardzo ostre do materiałów nożyczki, tak chyba na jodę troszkę napisane. Przepraszam, Touch Me Slowly, ja wiem i Ty wiesz, że ja też jestem bułą, no. Nie chcę Cię mieć na sumieniu. Całe szczęście potrafię się obchodzić z nożyczkami do materiałów i wiem, jakie one są ostre. Kilka razy się skaleczyłam. PS. Nożyczki kupiłam przed Nowym Rokiem. Dopiero teraz ogarnęłam dupę, żeby Ci je wysłać. Wiesz, no ja na niektóre maile odpisywałam 3 lata, więc myślę, że tego nie pobijesz. I polowałam na gazetkę. Myk jest taki, że jeszcze nie zapłaciłam za nie i znam Twój adres. Tak bardzo internet wie wszystko. No to wiesz, zapraszam na kawę, jak będziesz w Mielcowie. Nie pukaj mi do drzwi, błagam, nie rób tego. Natomiast możesz dać wcześniej znać. Powiem komornikowi, żeby przyszedł do Ciebie w razie co. A proszę bardzo. Żartuję, zaraz robię przelew. Dziękuję. Komornik też może przyjść na kawę. Dziękuję za liścik. I co? I to by było na tyle. Tak mi się wydaje. Jeszcze muszę tylko dorwać Touch Me Slowly, żeby wytłumaczyła mi, o co chodzi z kółkiem i pytajnikiem. Ewentualnie jeszcze, nie wiem, nie przyjrzałam się okładce i nie widzę tego. No ale zobaczymy. Dobrze, to podsumowując. To były paczuszki od Touch Me Slowly, czyli Anety, oraz od Wiktorii. Dostałam naklejki, cukierki, burdel, 2 liściki od Touch Me Slowly, 1 od Wiktorii, fanarty, jeszcze raz cukierki. Z cukierków ucieszyłam się najbardziej. No dobra, z fanartów ucieszyłam się najbardziej, ale zaraz potem z cukierków, dlatego że miałam ogromną ochotę na coś słodkiego i ja uwielbiam cukierki i lizaki, więc no, podejrzewam, że właśnie zaspokoiliście mojego bóla. No i oczywiście bardzo przeostre nożyczki do materiałów przydadzą się, zwłaszcza że swoje troszeczkę stępiłam, więc jakby to ująć, będę miała kolejne do stępienia. Dobrze, jeżeli coś uszyję, to oczywiście to zobaczycie, ale nie liczcie na to zbyt prędko. Mam jeszcze tyle rzeczy dla Was do zrobienia, że nie wiem, kiedy ja to ogarnę. No, oczywiście autografy powędrują do Was z powrotem. Jak tylko zbiorę dupę i pójdę na pocztę, mam nadzieję, że nie zejdzie mi tak długo, jak zeszło Touch Me Slowly z wysłaniem listów i rzeczy. Także ja Wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, że raz lama, zawsze lama. Dziękuję Wam za Wasze paczuszki. Jeśli chcecie mi coś wysłać, to oczywiście w opisie macie adres, gdzie macie kierować swoje prezenty dla mnie. Tymczasem ja się z Wami żegnam, idę spać, ale najpierw pociućkam laskę. O tom. No, trzymajcie się i cześć! Wy tego nie widzicie, ja też tego nie widziałam, gdyż okładkę oglądałam przez telefon. Popatrzcie, tu jest pytajniczek, taki bardzo, bardzo jaśniutki. Znaczy jaśniutki, niewidoczny na tym tle. I on wskazuje tu na różowo, urzekające subtelnym wdziękiem propozycje w landrynkowym kolorze. Myślę, że absolutnie to nie jest przypadek. Dziękuję Touch Me Slowly, na pewno sobie uszyję coś pięknego, różowego, a później pójdziemy razem w tym na randkę. Także jeszcze raz Was bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za paczuszki. Dobranoc, pa!